Przed kilkoma dniami na kanale opublikowałem pierwszą część historii Leo Messiego. Dziś przyszedł czas na część drugą, w której skoncentrujemy się na poczynaniach Argentyńczyka w FC Barcelonie. Kompilacja najlepszych zagrań oraz umiejętności Leo Messiego zrobiła na działaczach FC Barcelony wielkie wrażenie. Trudno się dziwić, na nagraniu z żonglerką piłkarz 140 razy podbił piłką tenisową i 113 razy pomarańczą. Został zaproszony na testy do stolicy Katalonii, na które niezwłocznie się udał. W tym przypadku działacze Blaugrany nie wykazali się jednak profesjonalizmem. Argentyńczyk po przyjeździe do Hiszpanii musiał w nerwach czekać jeszcze 2 tygodnie, by móc w ogóle zaprezentować swoje umiejętności na którymś z treningów. Kiedy jednak otrzymał już szansę, wiedział, że nie może jej zmarnować. Swoją grą wywarł ogromne wrażenie na skautach Dumy Katalonii. Ci zapewnili go, że niebawem podpiszą z nim kontrakt, tak więc usatysfakcjonowany Leo Messi wrócił do Argentyny. Mijały jednak kolejne tygodnie, a o ofercie za Lionela nie było ani widu, ani słychu. Chłopiec zaczynał się już mocno niepokoić o swoją przyszłość na Camp Nou, jak się okazuje, nie bez powodu. Działacze Barsy nie potrafili się dogadać co do sprowadzenia go do klubu. Jeden z nich był aż takim przeciwnikiem, że zdecydował się na potarganie potencjalnego kontraktu Leo Messiego. Ostatecznie jednak przedstawiono propozycję przyszłej legendzie klubu, jednak dopiero w momencie, gdy zaczął się nią interesować Real Madryt. I tak właśnie Leo Messi trafił do młodzieżówki Blaugrany, przeprowadzając się do Barcelony wraz z całą rodziną. Argentyńczykowi nie było łatwo odnaleźć się w nowym środowisku. Większość kolegów mówiła w języku katalońskim, a chłopiec do tego był introwertykiem, tak więc praktycznie w ogóle się nie odzywał. Był do tego stopnia nieśmiały, że podczas pierwszego dnia w szkółce bał się samemu wejść do szatni i bez pomocy jego agenta, który trzymał go za rękę, najprawdopodobniej tego w ogóle by nie zrobił. Podobny charakter miała również jego młodsza siostra, która w nowej szkole była gnębiona przez kolegów. Ponadto większość nauczycieli prowadziła lekcje w języku katalońskim, którego mała Maria Sol nie potrafiła się nauczyć. Głównie z tego powodu doszło do chwilowego podziału rodziny. Mama wraz z rodzeństwem Messiego wróciła do Argentyny, zaś sam zawodnik wraz z ojcem pozostał w Barcelonie. O tym, jak ciężkie było dla niego to rozstanie, po latach najlepiej opowiada sam zainteresowany. Zamykałem się u siebie i płakałem, nie chciałem, żeby ktoś to widział. Mimo, że był to dla niego bardzo ciężki okres, to ani na moment nie myślał o powrocie do Argentyny. Wiedział, że to piłka nożna jest najważniejsza. Z czasem wszystko zaczęło wychodzić na prostą. Koledzy, którzy początkowo byli do niego negatywnie nastawieni, zmienili swoje podejście, szczególnie po tym, gdy zobaczyli, że Argentyńczyk wygrywa im mecz za meczem. Rywale oczywiście również byli świadomi jego umiejętności, dlatego niemalże w każdym spotkaniu kopali go po nogach oraz wycinali równo z trawą. W takich przypadkach atomowa pchła mogła jednak liczyć na swoich kolegów. Przykładowo podczas jednego ze spotkań zawodnik drużyny rywali bardzo brutalnie wszedł w nogi Leo Messiego. W odpowiedzi na to wściekły Gerard Piqué rzucił się na winowajcę, jednak zrobił to na tyle agresywnie, że został wyrzucony przez sędziego z boiska. Z czasem Leo Messiego zaczęto przenosić do coraz to bardziej prestiżowych oraz wymagających grup młodzieżowych. W sezonie 2003-2004 zagrał w 5 różnych drużynach podległych Barcelonie, co stało się rekordem klubu. Krótko po tym, bo już 16 października roku 2004, pod okiem Franka Ricarda, zadebiutował w La Lidze. Tym samym stając się najmłodszym zawodnikiem w historii Blaugrany, który zagrał w Primera División. Wówczas miał zaledwie 17 lat i 114 dni. O tym, co wydarzyło się później, już doskonale wiecie. Najlepiej jego dokonania obrazują liczby. Podczas swojej dotychczasowej kariery zagrał w 711 meczach, strzelając 577 goli i notując 232 asysty. Aż 5 razy otrzymał złotą piłkę, do tego 4-krotnie sięgając po europejskiego złotego buta. Jego dorobek stanowi także 8 mistrzostw Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów,
W sumie na swoim koncie ma aż 30 oficjalnych klubowych trofeów. Jak pokazuje historia Messiego, którą przedstawiłem dziś oraz przed kilkoma dniami, droga do tych wszystkich zaszczytów oraz trofeów nie była usłana różami. Mimo wielu problemów oraz niepowodzeń, on zawsze skoncentrowany był na piłce i właśnie to pozwoliło mu zajść aż tak daleko. Na dziś to by było na tyle, wielkie dzięki za uwagę, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w następnym odcinku.